Jak obrodziły? No, urodzi to się urodziły. Dużo? Bardzo dużo. 400-500 kwintali z hektara jest. To cena w tej chwili jest jaka? Znaczy 5 zł, nie? Dzisiaj to nawet 6 zł się woła, ale, bo jest mało, nie? Ale no, nie ma ludzi, także nie ma kto tego brać. Ile czasu pan spędził, żeby sprzedać samochód ziemniaków? O, tak powiedzieć, jestem tutaj od wieczora wczoraj. Aha, czyli cała noc, tak? Cała noc. To wcale nie tak szybko, prawda? Nie. Raczej nie ma co liczyć, że ceny papryki będą spadać. Pomidory mogą jeszcze stanieć, ale to będzie zależało w dużej mierze od aury. Cena tak się waha koło złotówki, jak taki ładniejszy, złoty 20, złoty 50. Mhm. No i jest zapotrzebowanie, biorą? No, można sprzedać. Takie przywożę na przeciery, a zamówienie tam ktoś jak sobie bierze do domu, nie? Tańsze, nie? Od razu trzeba przerobić. Od razu trzeba przerobić, bo na polu jest masa. Pękanego jest do bólu, także pomidor to może jeszcze tydzień czasu i być. Tak mówię o polnym, nie? Czyli jeżeli ktoś słucha i ogląda, to odsyła. To już powinien robić zapas przeciery, nie? Tak mówiąc szczerze. No. Uda się wszystko zebrać? Chyba nie. Pogoda niesprzyjająca, koszty nie powiem dokładnie jakie, ale kolosalne w tym roku są. A dlaczego? Pogoda sprzyja chorobom. Czyli było za mokro, krótko mówiąc. Oczywiście, a plonu nie ma zbyt wielkiego. A co możemy, to robimy, no ale to popękały pomidory. Niestety pogoda jest bardzo fatalna. No, różne ceny są w zależności od papryki. Są od woreczego, od 8 zł do 15. Ceny słabsze. No, słabsze, nie słabsze, ale towar jest jakościowo słabszy, bo jest napity wodą, jest. Czyli raczej trzeba kupować i jeść na bieżąco, bo się nie przetrzyma, tak? Ale to już jest dobry okres na leczo na przykład? No tak. Nie brakuje też cebuli. Złoty 20, taka obierana. A skąd pan jest? A gmina Piątek. Gmina Piątek. I jak tam się urodziła cebula w okolicach Piątku? No dobrze, że nie wygniła jak na Dzitonie, nie? Mhm. A warunki były dobre, tak? Tak, no rok dobry przypaduje, nie? Masz może za mokro, nie? Na rynku pojawiły się grzyby. Handlowcy nie mają problemu ze sprzedażą dorodnych prawdziwków czy podgrzybków. Wciąż bez problemu można też kupić kurki. Dużo jest kupujących? Na tą chwilę tak sobie średnio. Nie ma tak, żeby było do przesady. Po ile w tej chwili są prawdziwki? 20 zł kilogram. Czyli można zarobić nieźle. Kupują tutaj? Kupują. Jest cena nie odstrasza? Nie odstrasza, były nawet droższe, bo były po 25 zł, no generalnie jest duże zainteresowanie. Owoców będzie w tym roku znacznie mniej, nie ma więc co liczyć, że ceny wzorem lat ubiegłych pójdą w dół po kulminacji zbiorów, a nawet jeśli, to będzie spadek krótkotrwały, uważają producenci. Jak dziś w sadach sytuacja wygląda? No w tym roku marnie. Czyli co, mniejsze zbiory? No 70% mniejsze. Z czego to wynika? Z mrozków wiosennych, przymrozów. Aha, czyli niewiele się zawiązało, tak? Tak. Bardzo dużo towaru, natomiast pogoda jest taka, jaka jest i widocznie jest zbyt słaby na targowiskach, prawda? Ale teraz to już chyba norma, sklepa, prawda? Bo przecież wiadomo, że czas zbiorów wszyscy pozrywali. No zrywania cały czas trwają. To nie to, że już koniec jest po porwaniu. Cały czas. Tak jak jabłuszka dopiero się zaczynają, śliwki się są chyba w środku. Także to będzie tylko przybywało. Jak obrodziły gruszki? Gruszki 5%. 5%? Tak, śliwki też 5%. Serio? Tak, zmarzło wszystko. Czyli ledwo pan zacznie zbierać i już koniec, ledwo tak? Zacznę i koniec, praktycznie. Ale często się zdarza taki fatalny rok? No, raz na jakiś co któryś rok się trafia. No. Mhm. Czyli straty w tym roku? No, na pewno przeżyć ciężko będzie. Można też kupić truskawki i jeżyny. Kupującym podobają się? No zależy kiedy, nie? Od pogody. A dzisiaj? Jak no dzisiaj deszczowo, to ciężko. Ciężko. No. Jak obrodziły? No w 20% może. Tylko? Dlatego, że to lubi przemarzać, nie? Aha. Nie są odporne. Nie są odporne. Nie na nasz klimat. Do dwóch trzeba. A po ile pan sprzedaje dzisiaj? A 3,50 za ciatkę. Były droższe, czy? Nie, raczej tak. Czyli cena jest w miarę stabilna. Plus minus 50 groszy.
Zmieniamy temat i przenosimy